Gęstość energetyczna, czyli co jeść, by nie utrudniać sobie redukcji. Gęstość energetyczna jest to, najprościej mówiąc, ilość kalorii w danej objętości danego produktu. Czyli jak duży jest posiłek względem kalorii, które dostarcza. Z racji tego, że jesteśmy na redukcji, interesuje nas dość niska gęstość energetyczna, tym samym nasze posiłki wyglądają objętościowo na większe, oszukujemy nie tylko nasz umysł, ale też troszeczkę układ trawienny, wcale nie dostarczając tak dużej ilości kalorii, o jakiej myślimy. Oba dania, jeżeli można to tak nazwać, zawierają około 550 kalorii. Czekolada waży jakieś 100 gram. Całość tego posiłku to 150 gram chudego mięsa drobiowego, 100 gram ryżu i 200 gram pomidorów. Zwróćcie uwagę, jak objętościowo wyglądają oba posiłki. Ale również zwróćcie uwagę na to, że 100 gram chociażby ryżu to około 350-360 kalorii, 80 gram węglowodanów, a gdy dostarczymy taką samą ilość z ziemniaków, tych ziemniaków już będzie około 400-450, więc praktycznie czterokrotnie zwiększy nam się objętość w danym posiłku. Tym samym znowu jesteśmy w stanie jeszcze bardziej się najeść. Dlatego będą interesowały nas posiłki głównie o niskiej gęstości, dużej zawartości błonnika, takie jak chociażby owoce, warzywa, bataty czy ziemniaki, a także produkty pełnowartościowe, wielozbożowe, które też dość mocno przepełnione są również tym błonnikiem, o których sytość jest zdecydowanie większa. Staramy się również zwrócić uwagę na to, aby chociażby produkty mięsne czy serowe były z ograniczoną zawartością tłuszczu i raczej opieramy się na tych chudych.